miesiącu diagnozowania się i oczekiwania na jakąkolwiek informację, w sumie już bez różnicy, czy dobrą, czy złą. Dostałam zielone światło na to, żeby wyjechać i wylot jest jutro. Wiem, że jak dowiedziałam się o tym wczoraj, no to dzisiaj jest wiadomo gonitwa, dlatego nagrywanie z ręki, dlatego jem najpyszniejszy chleb w jajku. Pola, serdecznie Cię pozdrawiam. Zaraz będę się pakować. W sumie to i tak mało co zmieszczę, więc nie ma się co zastanawiać nad tym za bardzo. No jazda! Jezu, to jest taka ulga, naprawdę. Jeszcze jestem mega pospinana i zestresowana tym wszystkim. W sumie trudno się dziwić, bo byłam diagnozowana pod kątem stwardnienia rozsianego i boleriozy, no albo w ogóle jakichś chorób demielinizacyjnych ze względu na takie zmiany w mózgu, więc po prostu będę musiała trochę się gdzieś tam sobie przyglądać. Ale mogę jechać z przetłumaczonymi dokumentami i może nie do środka dżungli, ale gdzieś do cywilizacji. A takich miejsc jest dużo, więc luz. Niby się spakowałam wcześniej, ale jednak nie. No niestety. No lecimy na Malediwy. Więc jadę jeszcze na morsowanie. Ostatnie. Wczoraj się nażarłam ostatni raz chleba, bo wiem, że teraz będzie tylko jakiś beznadziejny, a jeszcze trochę się pożegnać trzeba z zimnym. Fajnie się rzucało, fajnie. Klaudia, kochamy Cię, podróżuj, bo life is better outdoor. Na dziwki. Woda. Nie jesteś tu najważniejsza dzisiaj. Nie? Ale się Cię spotkałam. Ten przyniósł tyle pieniędzy. Ładnie. Ja chciałam Ci to podarować. O, ja też to mogę. Nie, ale proszę Cię, tak? A ja mam ciastka bez pietonowe. Filip, wyciągnij ciastka za mamy. Tu są, tu. Tutaj jest matko. Przekąski, żebyś pani... Jedynie! Żeby się pan głodna, dziecko drogie, kończę. Chodźcie, przypnę was do siebie. Coś wesołego. Przypinę. Coś? Do wulgasków. Nasz luksusowy lot NTR, tak jak wizerę, musisz się przyznać, jest opóźniony o godzinę. Lecimy na Malediwy. Jezus, ale piękne. Ula wie co robi. I można sobie zrobić kartę za zeskanowanie paszportu, więc zobaczymy, czy ktoś po mnie przyjdzie. Ja i moje brzwi świeże zapraszamy na tour. Nie, bo chciałam pokazać te wody. Ja wiem, że potem będzie ładniej, ale ta woda... Ja strasznie nie lubię nagrywać ludzi, ale tam jest terminal główny. Tutaj sobie można siedzieć w klimatyzacji, a tam jest terminal domestic. Jeszcze mamy 15 minut. Przyjemnym, malutkim samolotem. To miało być zdecydowanie szybszy podróż, no ale tak to czasami jest. Było długie opóźnienie. Więc w sumie dotarcie na naszą wyspę zajmie nam jakieś 18 godzin. Ale warto.
nie chce mi się wyciągać tych mikrofonów. Ale tak, 11 godzin leciałyśmy z Warszawy. Potem wszystko się zesrało, więc długo czekałyśmy na samolot, który miał być o 17. To czekałyśmy chyba ze 4 godziny. Z Male do Gan. Tak. Teraz jesteśmy na tym Gan. I jeszcze czeka nas speedboat. Droga do raju jest długa. I będziemy w końcu w luksusach. Nic nam nie trzeba. Oprócz umycia pach. Te vlogi to będzie wspaniała przygoda, prawda? Kupiłam sobie mikrofony do telefonu, żeby nagrywać z mikrofonami i bardzo robię wszystko uparcie, żeby ich nie używać, nie wiem. Jeszcze nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby myśleć o tym, żeby je zabrać. Pada deszcz. Codziennie wieczorem jest burza. No i właśnie bardzo często pada, ale i tak jest bardzo gorąco. A jak się wstaje rano, to cała ta natura jest taka bardzo, bardzo intensywnie zielona. Jest to piękne, piękne. Wiesz, nigdy nie wiadomo, gdzie cię płaszczka zaatakuje. Wakacje mówili. Hej, to ja, osoba, która nazistowsko używa filtrów, ale niestety nie użyła ich, jak były chmury, bo myślała, że chmury ochronią ją przed tym, żeby się ujarać jak świntuch. Jest to bardzo głupie, nieodpowiedzialne i szkoda skóry, żeby tak robić. Tak uważam. Słuchajcie, co myśmy wczoraj zrobiły? I my jesteśmy naprawdę nazistkami filtrów. Ja używam filtra nawet, nie wiem, zimą 50 na twarzy, zawsze. No ale wczoraj nie było tego słońca, więc stwierdziliśmy, że dobra, na chwilę pójdziemy. I dzisiaj jest piękna pogoda, ale nie możemy się ruszyć. Głupota, no. Kto tak robi? A tu jest nad nami duża dziura ozonowa, to jeszcze mamy duże dziury w mózgach. No ale jest pięknie, jest chill, jest tu luksusowo po prostu. I dobrze mi to zrobiło. I uważam, że jeżeli ktoś oczekuje przygody i fanu i big adventure, to nie spodoba mu się tu. Ale ja potrzebowałam tego, żeby było nudno, dlatego bardzo mi się tu podoba. O, i po prostu jest dobrze.
po czym poznać Klaudiusza Bogusza po spodniach Monce. Wybór jest duży, ale po co jeść inne rzeczy, jak można jeść chleb? No pięknie, tam, o tam, o tam. Tam. No nie chce się, nie chce się zrobić. Taką legunką wracam sobie ze śniadania. I cieszymy się, że mamy tutaj chatę, bo tak tutaj wpływa woda i tutaj gdzieś sobie jest takie ujście do oceanu. I ten ocean jest dosłownie za barem. I dzięki temu przynajmniej nikt nam się tutaj za bardzo nie kręci. Więc mamy ciszę, spokój, jedyne co słyszymy to ptaki i kogut czasami. A świetnie się tutaj pływa, bo można sobie po prostu się położyć i dryfować. O Jezu, chyba znalazłam cię. Słuchajcie, wczoraj chciałam nagrać wam płaszczki. Były takie dwie duże płaszczki. Ale jak płynęłam później tam z GoPro, to już ich nie było. Jeszcze te aparaty regularnie, ale że jak się jedzie gdzieś do ciepłego, to one są zawsze uwalone w kremie. Ja jestem cała w kremie, bo teraz już się nie dam. Nie chcę się opalać na razie. Zastanawiam się, jak jutro założę plecak. Ale taki live sama sobie zrobiłam, tak? Zobaczymy, co będzie zaraz pod wodą. A i w ogóle mam GoPro oczywiście. Tylko wzięłam sobie sticka do niego bez śruby, która pozwala mi przymocować kamerę do sticka. Więc mam GoPro związane gumką do włosów. Do zobaczenia, łybki! A tak w ogóle to jestem rozczarowana, bo mama ze mną nie poszła, a ja się boję. I moja mama mi nie wierzy, że się boję, a wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że bardzo się boję wody. W sensie nie boję się kąpać, tylko słabo pływam i mam od zawsze jakąś taką niechęć z jednej strony, a z drugiej wiem, że to jest super. I pływam też na kajcie i mam patent żeglarski. Co prawda go nie używam, ale mam. Zrobiłam go. Więc robię te rzeczy. Ale dzisiaj całą noc miałam w brzuchu taką przewracającą się kulkę stresu. Bo wiem, że jak już podejdę do tego spokojnie, pooddycham sobie, zanurzę głowę, chcę wziąć kapok. I w ogóle nie mam żadnych oporów przed tym, żeby ten kapok mieć. To wiem, że to jest super, ale zanim to zrobię, no jestem zestresowana po prostu. O, jaszczura! Kurde, zawsze zanim się ogarnę, to one już znikają. Halo? No. Ja jak zawsze z kamizelką. Bogusz w poszukiwaniu łybów na Malediwach. Manty, płaszczki, rozgwiazdy? Być może gdzieś są, ale raczej nie przy tej wyspie. Z gatunków wartych uwagi pojawiła się syrena. No, ta, co macha nogami. Oraz paluch. Możecie go zobaczyć w rogu. Towarzyszył mi przez całe snurkowanie i elegancko wpychał się w kadr. Być może Magda albo Mateusz znają ten gatunek.
Uwadze widzów nie mogą ujść też parówki, zwane nogami. Najlepiej smakują gotowane w ciepłej wodzie Oceanu Indyjskiego. Ach, tyle ekscytujących stworzeń. Czas wracać na łódź. Jestem oficjalnie najsektywniejszą snorkującą na świecie. Ale woda ci wróca. No kurczak, nie uciekaj. Teraz będzie moment dla Claudia Coelho, ale zawsze jest tak, że jak coś chcemy robić, ale się bardzo tym stresujemy, od tego momentu podjęcia decyzji do rzeczywiście robienia tego jest jeszcze dużo schodków, czyli jak mamy chciałam zabrać, chodź chociaż na tą łódkę, to może sobie zobaczysz wyspę z innej perspektywy. No i potem jest jeszcze większa satysfakcja, jak zrobimy coś, przed czym się trochę stresujemy. Koniec. Można wrócić do szukania kurczaków. Proszę, proszę. Tak trzeba żyć. Ale patrzcie, jakie niebo, jakie to są w ogóle kontrasty. Pięknie jest. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie mi się strasznie nudzić. Ale po pierwsze, bo potrzebowałam trochę nudy. A po drugie, człowiek jak jest mądry, to się nie nudzi. Skończyłyśmy właśnie sesję zdjęciową. I zaczęło lać. A nawet nie widać na nagraniu, chyba że pada deszcz. Ale pięknie! Na dzisiaj ostatni dzień. Jutro wylot dalej, mama do domu, ja dalej. Miał być, ale przyjechał panie, siedziałyśmy na plaży i powiedziała, że nie ma dla mamy lotu na rano. Transferowego, żeby doleciała na lotnisko w Male. Więc idziemy się pakować, bo mamy pół godziny. Czy dodaj, że oni zapalili? No tak, to ich błąd oczywiście. Ale Pola mnie na pewno nauczy, jak się robi reklamacje, które przynoszą oczekiwany skutek. Za 30 minut mamy boarding! Boarding! Jestem głodna. Ja jestem zawsze głodna. Troszeczkę. Myślałam, żeby wyglądać tak. O, gwiazda. Chcę miejsce przy oknie, bo jak leciałyśmy, było ciemno. Nie nagrywam ludzi. To jest stanowisko. To jest mama. Mama pacha. Pacha mama! Mama chciała frytki. Ma frytki. Szkoda, że trzeba było skończyć wakacje dzień wcześniej. No, te... Moje fish and chips o 22:00 już mi wylazło brzuchem. Trudno. Trochę nam smutno. Bo tam nas budził kurczak, a tutaj jest strasznie głośno. Myślałam, że dopiero jutro zacznę tam bujanie się po tanich uzlechach. Jedziemy na lotnisko, nie było czasu za bardzo nic ponagrywać w hotelu, bo tylko do spania. Coś sobie zarezerwowałam na następną, znaczy na tę noc.
i dalej zobaczę. Mało ciekawy obraz. Czy nie skuterki? Male niepozwiedzane. Tu się dzieje magic. Ja mam teraz jakieś 4 godziny czekania i się popłakałam. Bo w sumie to... O, Boże, tu się czuła Klaudia. Właśnie teraz zrozumiałam, że od tej pory będę już sama. No i super się cieszę, ale super elokwentna jestem, super się cieszę. I będzie przygoda. Także chyba to na tyle, a ja idę przepakować sobie coś tam rzeczy. Ogarnąć w ogóle plan na Sri Lankę, bo zupełnie żadnego nie mam. Mam tylko pierwszą noc, jak dzisiaj gdzieś niedaleko lotniska. A mam tam tylko tydzień, więc będzie intensywnie. No i muszę się po prostu w ten mood trochę wbić. I już uciekam wzrokiem, bo płakać mi się chce.